Czy przyniosłeś swój podręcznik? Wy принесли ваш учебник? Lekcja zaczyna się na tej stronie. Урок начинается на этой странице. Tam możesz naładować laptopa. Вы можете зарядить ваш ноутбук там. Mogę pożyczyć długopis? Могу ли я одолжить ручку? Tu jest papier do drukarki. Вот бумага для принтера. Czy możesz napisać streszczenie artykułu? Вы могли бы написать краткое изложение этой статьи, пожалуйста? Prezentacja zaczyna się o godzinie 9. Prezentacja начинается в 9 часов. Muszę wygłosić przemówienie do klasy. Я должен выступить с речью в классе. Nasza praca domowa jest na piątek. Nasze domашнее задание должно быть сделано к пятнице. Musimy stworzyć zespół dla tego projektu. Нам нужно создать команду для выполнения этого проекта. Mam bilet na samolot w mojej podróży służbowej. У меня есть билет на самолет для моей командировки. Nasza firma wysyła nas na konwencję. Nasza kompania направляє нас на конвенцію. Cała klasa tworzyć będzie zespoły uczące się. Весь класс разделится на команды для обучения в группах. Mam nadzieję, że zdam egzamin końcowy. Я надеюсь, что сдам последний экзамен. Projektujemy nowy produkt. Мы разрабатываем новый продукт. Po obiedzie jest spotkanie personelu. Собрание сотрудников состоится после обеда. Musimy zaktualizować nasze oprogramowanie. Мы должны обновить наше программное обеспечение. Będę się uczyć do testu. Я буду готовиться к тесту. Powinieneś przeczytać rozdział 5. Вы должны прочитать пятую главу. Plik jest w mojej teczce. Файл находится в моем портфеле. Mogę przeczytać e-mail na swoim telefonie. Я могу читать электронную почту на своем телефоне. Możesz wysłać do mnie arkusz kalkulacyjny? Можете ли вы отправить мне эту электронную таблицу? Mój laptop jest podłączony do sieci. Мой ноутбук подключен к сети. Ona prosi o nową klawiaturę. Она просит новую клавиатуру. Idę na urlop. Я собираюсь в отпуск. Księgowość zatrudniła nowego pracownika. В бухгалтерию наняли нового сотрудника. Szef dał mi podwyżkę. Мой босс дал мне прибавку к зарплате. Jego dział ma imprezę wakacyjną. Его отдел проводит праздничную вечеринку. Якость jest naszym priorytetem. Качество является для нас приоритетом. Proszę wrzucić papier do kosza. Пожалуйста, положите бумагу в корзину для переработки. Sprawdzian będzie w każdy poniedziałek. Каждый понедельник будет небольшой тест для проверки знаний. Zaczniesz 30-dniowy staż. Вы начнете 30-дневный срок обучения. On studiuje, aby zostać księgowym. Он учится на бухгалтера. Nasz zespół komunikuje się przez internet. Наша команда общается через интернет. Firma opracowała nowy program etycznego zachowania. Компания разработала новую программу этического поведения.
Nasze wizytówki mają nasze dane zarówno w języku hiszpańskim, jak i angielskim. Nasze wizytne karteczki содержат naszą informację na hiszpańskim i angielskim językach. Wszyscy członkowie naszego zespołu edukacyjnego mają wnosić równy wkład. Ожидается, что все члены нашей команды будут вносить равный вклад. Jutro przedstawisz zarządowi swoje wnioski. Вы представите свои выводы руководству завтра. Jesteśmy w trakcie badań nad nowym produktem, który wprowadzimy na rynek. Мы исследуем новый продукт, который собираемся вывести на рынок. Firma produkuje nową linię tabletów. Компания производит новую линию планшетных компьютеров. Jak długo będziesz w delegacji? Как долго вы будете в вашей деловой поездке? Ona skończy studia w maju. Она закончит учебу в мае. Nowy semestr rozpoczyna się w styczniu. Nowy semestr начинается в январе. Każdy pracownik ma 10 dni płatnego urlopu na święta. Każdy сотрудник получает 10 дней оплачиваемого отпуска на праздники. Kierownik biura mówi, że przekroczyliśmy budżet. Office manager говорит, что мы превысили бюджет. Wszyscy pracownicy powinni móc sugerować sposoby poprawy efektywności. Все сотрудники должны свободно предлагать способы повышения эффективности. Naszym celem jest obniżenie kosztów produkcji. Nasza cel zaključается w zniżeniu zatrat na производство. Każdy faks wysyłany przez nas powinien mieć stronę tytułową. Każdy faks, który my odprawiamy, должен иметь титульный лист. Każdy pracownik ma do wykonania limity produktywności. Każdy сотрудник должен выполнять квоту производительности. To są limity, których nasz zespół nie może przekroczyć. Это критерии, в соответствии с которыми наша команда должна выполнить работу. Nasi pracownicy skarżą się na brak odpowiednich przerw. Наши сотрудники жалуются на то, что не получают адекватного перерыва. Nasza firma planuje rozszerzyć działalność. Планируется расширение нашего бизнеса. Ten arkusz kalkulacyjny pokazuje wszystkie nasze przychody za ostatni kwartał. Эта таблица показывает все наши доходы за последний квартал.